Obraz polskiego e-commerce jest niezwykle ciekawy, bo można powiedzieć, że już od dobrych 6-7 lat utrzymujemy stałe tempo wzrostu między 15 a 18%. My estymujemy, że 2018 to będzie kolejny mocny rok na poziomie plus 18%. Zakaz handlu w niedzielę myślę, że może tutaj pomóc. Wprawdzie te różnice jeszcze nie są duże sprzed wprowadzenia zmian prawnych, a tym, co jest dzisiaj, ale z kolei fizyczny handel, czyli supermarkety, czyli duże sieci handlowe, notują bardzo duży spadek i odpływ klientów, którzy siłą rzeczy jednak zmienili odrobinę swoje zachowania, bo musieli. Ja uważam, że to będzie taki turbodopalacz, który pewnie bardziej uwidoczni się już w przyszłym roku. Te zachowania konsumenckie jednak się zmienią, a my chcemy tym pomóc. Dzisiaj jesteśmy jedyną firmą, która właśnie wdraża dostawę paczek do paczkomatów również w sobotę. Pilotażowo prowadziliśmy ten projekt przez ostatnie, no nawet 10 miesięcy, mógłbym powiedzieć. Natomiast lada moment będzie ta usługa dostępna dla wszystkich, czyli chcemy zachęcać klientów do tego, by nie czekali do poniedziałku, by kupowali już w piątek, zamawiali produkty, czy na Allegro, czy poza kanałem Allegro, a my je w sobotę już dostarczymy. Krokiem następnym, który wydaje się być absolutnie naturalnym, to są dostawy w niedzielę. Dziś jeszcze nie, ale jeżeli rynek będzie ewoluował w takim kierunku, w jakim zakładamy, czyli ten wzrost przyspieszy z 18 do 20, 22, może 23% rok do roku, to po pierwsze przegonimy Włochy i będziemy czwartym największym rynkiem e-commerce'owym w Unii Europejskiej, a po drugie no będziemy rosnąć jeszcze szybciej. Dzisiaj Polacy jeszcze starają się kupować przede wszystkim te najpopularniejsze produkty, takie jak produkty typowo modowe, czyli ten klasyczny fashion, obuwie, kosmetyki, książki, gry i taki bym powiedział, powiedziałbym drobną elektronikę. Natomiast widzimy bardzo mocne trendy, które zaczynają się wzmacniać, jeżeli chodzi o wielkogabarytowe przesyłki, o tak zwane home and garden, czyli wyposażenie domów, ogrodów, meble. Dzisiaj na polskim rynku nie ma tak naprawdę kanału dostawy tego typu paczek. Więc w związku z tym, że my jednak skupialiśmy się do tej pory i skupiamy się nadal na tych mniejszych produktach, bo paczkomat, przypomnę, to dostawa takiej mikrofalówki w największym rozmiarze w gabarycie C, to już jako kurier staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynkowym i rzeczywiście coraz więcej tych produktów o większych gabarytach jako InPost Express, jako kurier dostarczamy. Mega ciekawe, kilka lat przed nami, myślę, że również i grocery, czyli handel żywnością, przeniesie się coraz bardziej do online'u, zwłaszcza znowu w związku z tym zakazem handlu w niedzielę. I tutaj nasz projekt lodówkomatów, który lada moment ruszy w Krakowie i w Warszawie, jest niejako kolejną odpowiedzią na oczekiwanie rynku. Czy on będzie dużym sukcesem, czy takim sobie sukcesem, zobaczymy. Ja osobiście ciągle wierzę w tezę, którą wypowiedziałem chyba rok temu, że handel żywnością kiedyś będzie stanowił połowę handlu w online. I myślę, że jeżeli rozwiążemy ostatnią milę, to jest to wynik absolutnie realny.